Uwaga widzowie, przygotujcie się, bo robimy wyścig w prawdziwym życiu. Kto będzie szybszy, ty klikający apeczkę w górę pod tym filmem, czy ja otwierający to okno przy takiej pięknej, niesamowitej pogodzie? Woohoo! Dawajcie, ścigamy się, no. Nie wygrasz, nie da się rady, bo jestem najszybszy za 3, 2, 1, już! O, otwarte. A, jak ja to zrobiłem? No jak? Ale spójrzcie na tą tylko pogodę, jak tu pięknie! Woohoo! Tu słoneczko, te chmurki, normalnie jak z bajki. No, jeszcze będzie lepiej. Na razie zamknijmy sobie to okno, bo albo otwórzmy, albo zamknijmy, albo nie, otwórzmy, albo nie, zamknijmy, dobra, nieważne niech jest. A patrzcie na to, przy takiej pięknej pogodzie... Czekaj, coś tu odpadło, co to jest? O nie, uszczelka mi się zepsuła od tego otwierania i zamykania. Co chwilę, codziennie po 20 razy to tak by... to się dzieje, dobra. Ale przy tych przepięknych promyczkach, zobaczcie, co ja tutaj mam. Uhuhu, przyciski z YouTube'a. Zobaczcie, jak się świecą. Też promieniują normalnie. A obok tych przycisków co jest? Subskrypcja! Jak już klikacie te łapeczki, to też pamiętajcie o subie! Abym zdobył, nie wiem, może taki czwarty przycisk, albo piąty, albo szósty, albo dziesiąty. Jeśli chcecie mi pomóc, to byłbym wdzięczny. Zostawcie jednego subika z dzwonkiem obok tego, tam na dole. Jakby kto by chciał, to z góry dziękuję i... Cześć, bo halo? Do mnie napisał, zobacz. Mamy tutaj niespodziankę moją, pan, która przyszła. Spójrz, ja ale co? Tej... Co tu jest? Pokaż, jest? Pokaż, pokaż. Zaraz zobaczymy. Do mnie Mumi? Lunklex? Ale zaraz, ja tą postać znam. A ja nie ona znam, ona teraz stała się popularna, ta Mumi. Chyba od Hagiego Łagiego mi się zdaje. Ej, tu zaraz, tu też pisze Hagi. Patrzcie, ty i Hagi nie jesteście połączeni na Facebooku, Mumi Lunklex? Napisała do ciebie, 14:52. Hello. Przed chwilą właśnie co jest? Przyszłam. Ej, Mumi Lunklex napisała do mojej dziewczyny. O, ale chodzi. Ale po co, na no co? Właśnie. Ja tutaj mówię o subskrypcji, a tu takaś Mumi do nas pisze? Dobra, ej, to może skoro napisała, to weźmy jej odpiszmy. Ole, będzie super, no dawaj. Dobra. I ja mówię, a ty piszesz. Dobra. Dobrze, to napiszmy, nie wiem, przywitaj się, hejka tu, saren. Nie, albo nie pisze. Co? Co pisze? Patrz. Ej, faktycznie pisze. Pisze. No weź to, zmniejsz to. Co jest? Hello? Słyszę was i widzę. Czekaj, słyszę was i widzę? Ale jak słyszy nas i widzi? Niemożliwe. No, niemożliwe. No, to co teraz mówimy? Hejka tu sarenka, siemanko. No i co? I co? Nie słyszy, bo nie pisze. Ha. Pewnie żartuje specjalnie. Dobra, weźmy jej coś napiszmy. Żartujesz, albo nie wiem. Ha, dobre żarty. Tak szybko. Ło! Co jest? Jak ty to... jak ty tak szybko to napisałaś? Ej! Wow, ej, widzieliście tego skilla? Pisze. Co pisze? Poczekaj. Patrz. Słyszę was i widzę. Ha, dobre żarty. Odpisuję, patrzcie. Tutaj jest. Widzicie? Mumi z nami pisze, lol. Co tam słychać? Czemu? Ale czemu? Ale specjalnie, nie? Ale dziwne, bo Mumi Lunklex? A jak możliwe, żeby napisała? Mamy normalne, świeże jakby połączenie. W sensie nie połączenie, tylko z tym Messenger, nie? Z kontaktem nowym. Co mam słychać? To odpisz jej, że u nas dobrze, a jak u ciebie? No, weź tak. Jak ty to szybko piszesz? Ej, dziewczyny też tak potraficie? Napiszcie w komentarzu, jestem ciekawy, nie? Kto tak potrafi szybko pisać jak moja dziewczyna, dajcie znaka. O, napiszcie szybki komentarz. Kto napisze bardzo szybki komentarz jak moja dziewczyna, ten wygrywa. O, czekaj, napisała coś? Co? I'll come to make was for tea? Chodźcie... Nie, mam zrobioną dla was herbatkę? Czy coś takiego? Mm-hmm. Co jest? Zapraszam was na herbatkę, zrobiłam. Ej, napisała po angielsku, a wcześniej po polsku. Po polsku, no. Jaka dziwna. Dobra, okej, okay, tea chyba to jest herbata. Ja się nie zdam, no, ja... Tak, to jest herbata. Ja nie umiem angielskiego. Ja nie potrafić. Ej, napisz, ja nie potrafić angielski, pisz po polsku. Coś takiego. No, dobra. A może wyjdźmy z pokoju i zobaczmy, czy gdzieś ona nie jest tutaj w pobliżu. O, możemy spojrzeć. W ogóle Stefan ten odkurzał mój dom. I patrz, napisałam jej, że nie potrafimy angielskiego. Pokaż, czekaj, bo nie widzę. Tu jest, odbija się. Czekaj, ja też nie. Ja nie potrafię angielski. Zaltowałam, haha, ja zwykła kobitka jestem. Co? Jaka kobitka? O co chodzi tej Mumi Lunklex, nie? Weź jej odpisz i też napisz, że jest zwykła kobitka z ciebie. A jeszcze na szybkości taka informacja dla was. Chciałbym wam pokazać moją koszulkę Smajslow z mojego sklepu smajsle.pl. One już się kończą. Zostały ostatnie sztuki, ostatnie rozmiary. Możecie sprawdzić sobie tam na dole, link macie, bo później ich nie będzie. Dlatego, że zamykam sklep i już po prostu sklepu nie będę miał, jak dotychczas. Więc no możecie zobaczyć, to już takie jest limitowane
no bo już będzie zamknięte i po prostu nie ma możliwości później tego kupienia. Jakbyście chcieli, no to sprawdzajcie, kto chce. A my możemy zejść na dół, bo to rezi, w sensie za mocno promienie nawala. Może przejdziemy się na dworze i poszukamy jej, skoro ona tutaj pisze, że nas słyszy i widzi? Ale pytanie skąd, z jakiego miejsca? No tutaj w domciu na pewno nie. Ale tu na wolo słońce wreszcie się obudziło. Zobaczcie, jakie promiki. No i tutaj byśmy mogli wyjść w zasadzie, nie? Przez balkonik otworzyć sobie. Aj! No, więc możemy Ej, spytaj się, czy możemy wyjść. Czekaj, to zamknijmy na razie. Odpisała? Ale tu nawala! Weź tutaj, albo połóż na, najlepiej na telefon ten. Tak będziemy pisać sobie. Dobrze, mamy. To super, może spotkamy się na herbatę. Co? Czy ona właśnie oferuje herbatę? Herbatę, patrzcie. Może spotkami, czyli spotkami, spotkajmy się? Weź i odpisz, że... spotkać? Może nie, może tak? Nie wiem, możesz tak, nie. A może tak? A może nie? Ja sobie siadnę, bo ja już stary jestem. Nie no. Nie chce mi się dzisiaj stać, mi się nastałem się. Zobaczmy, czy coś odpisała. O, jest. Ja do was przyjdę. O, no nieźle. Przyjść tutaj chce? A zapraszamy! Weź napisz. Zapraszamy. Czekamy. Ciekawe, czy ona... jak ona by tu stała? Ta mommy long legs? Jo, ale by to było dobre. Wezmę swoją albatku? Ja do was przyjdę, wezmę... A, albatka czy herbatka. Zapraszamy, czekamy. Dobra, coś piszę. Uwaga. Weź jej napisz, czy chce gorącą albo zimną. Herbatka zimna czy goląca? Albo co by chciała tutaj na gościnę, bo możemy wyłożyć, chłopie, ja mam duży stół. Tutaj się tyle żarcia zmieści, że nie pytaj. Tam tutaj jest 30 herbat położę. Dobra, uwaga, zobaczmy, co napisała. Wyglądam trochę inaczej niż wy. Chcesz zimną czy ciepłą herbatkę? Aha, tu było wcześniej. Nie przestraszycie się mnie? Nie, czemu mamy się przestraszyć? Ej, mommy! Ty jesteś ładna chyba, nie? Nie no, ona jest ładna, zobaczcie. Zaraz weźmiemy ją na główny ekran. Zobaczymy jej profilowe. Zimna, mrożona. A, ona chce zimną. Najlepsza. Co napisała? Najlepsza. Lepsza. A napisz, ja mam lepszą. Ja mam lepsza. Jeszcze. A pisze mi językiem czy coś? Albo nie, mam inny plan. Zadzwońmy do niej. Albo spytaj się, czy ona do nas zadzwoni. I albo... Ale czekaj, jeszcze nie. Zobaczmy, co nam napisała. Jestem ciekawy. Zaraz pogadamy. Zobaczymy, czy odbierze, albo ona zadzwoni, albo my zadzwonimy. Nie wiem, zaraz się spytamy. Zobaczmy dalej. Zimna mrożona, a ja wy jaką pijecie? Ja mam lepsza, jaka? Aha, no takie lep... Dobra, weźmy, przestańmy żartować i spytajmy się jej, czy ona gdzieś tutaj jest, co ona robi i czego ona chce. Napisz do niej tak szybko. Czego chcesz, co tu robisz, po co tu jesteś i skąd mnie znasz? O, coś takiego, nie? Patrz jak szybko na paluszkami. Dobrze, pisz. A ja wyjrzę za okno specjalnie zobaczyć, czy coś lub czegoś tutaj nie ma. Może z tej strony, czekajcie, zobaczymy. Z lewej, z prawej. O nie, tutaj nic nie ma. Albo się by mogło kryć gdzieś za krzaczkami? Nie, nic nie ma. Tam jest tylko wiaderko. Tutaj nic, za płotkiem też nic, za altanką też nic. Nie, nie ma. Nie ma nic. Dobra, tutaj w korytarzu... Nie, pusto jest. Możemy jeszcze otworzyć drzwi, ale te promienie nawalają, nie? Wszędzie są, w każdym... Nawet tutaj, słońce jest dowalone, powiem wam. Zaraz idę się kąpać. Do jeziora. Dobra, okej, no to przejdźmy teraz znowu ponownie. Co tam mommy ci odpisała? Ja już byłem sprawdzić. Nikogo ani nic nie widzę. Chyba, że jeszcze by z tej strony była, ale... Czekaj, jak otworzę to, możemy wychylić się i też sprawdzić tutaj. Nie, nic nie mamy. Za krzaczkami też nic nie ma. Z prawej strony też nic nie ma. Dobra, nic nie widzę. Więc to zobaczymy, czy może się pojawić znikąd, czy coś. Okej, sprawdzamy. Chcę się z wami spotkać. Użytkownik mommy long legs cofnął wysyłanie... Coś napisała i usłyszała. Cofnęła wysyłanie? A czemu? Po co? Nie wiem, nie polubiłam widziałam. Was, wies. A ty napisałaś, po co tu jesteś, skąd mnie znasz? A wypijemy razem, po co ty... A nie odpowiedziała, tylko że chce się z mami spotkać, polubiłam. A nie, czekaj, pisze. Uwaga, ale przestała pisać. Byle co tam, nie wiem, napisz do niej, że... No i nie zastanawiamy się, czy coś, albo czy chcesz pogadać, weź się spytaj. I byśmy... Czy chce pogadać może w domu, albo spytaj się jej, gdzie jesteśmy. Czy w domu, czy na zewnątrz, jestem ciekawy, czy naszą lokalizację widzi, albo jest tego, nie wiem, czy świadoma, czy nie, że my jesteśmy właśnie w pokoju, w salonie, albo na zewnątrz byśmy wyszli. Dobra, okej, co nam wysyłaś? Zobaczmy, uwaga. A może chcesz pogadać, gdzie jesteśmy, wiesz? Mam do was wpaść? U, napisała, że mam do was wpaść. Czemu nie? Tak, wiem. Gdzie jesteście? Co? Aha,
dobra, ona pisze, wiem gdzie jesteście. Przez przypadek zrozumiałem, że gdzie jesteście? Obserwuję was. No ale gdzie obserwuje nas? No przecież nie ma tu nikogo. Napisz do niej, kłamiesz i przestań żartować. Zadzwoń do nas. Weź się to napisz. Ciekawe jak... porozmawiajmy z nią. Zobaczymy, usłyszymy jej prawdziwy głos. Dobra, skoro ona mówi, że jest gdzieś tutaj i nas widzi albo obserwuje, to ja wychodzę. Patrzcie, mi niepotrzebne żadne kapcie. Tu jest tak czysto, tak pięknie. Normalnie idziemy... Stary przed tymi, bez klapków na dwór. Dobra, gdzie ona jest? Nie widać nic. Pewnie żartuję. Jest tylko lekki wiaterek, może by tam gdzieś się ukryła. Albo, ej, jest zimno, wiecie? Jednak nie wychodzę, czekaj, wracam. Ten polbruk nie jest nagrzany. Wow, jeszcze tutaj, co jest? Co się dzwoni? Serio, ona dzwoni? Poważnie? Co ty gadasz? Gdzie dzwoni? Ej, lol, jest! Mummy Longlegs! Połączenie z aplikacji. Ej, faktycznie, mamy odpowiedź, czekaj, odpowiedz albo odrzuć. Zobaczcie, Mummy Longlegs, połączenie. Okej, no to decyduj, niech ma dziewczyna decyduje. Ja odbieram. Odbierasz? Okej, uwaga, uwaga, uwaga. I? Co tu jest? Jest Mummy Longlegs! Zobaczcie, jaką ma twarz, patrzcie, zielone oczy. Jokie, ale czekajcie, bo to się odbija. Może tak by się nie odbijało, czekaj. Tak, nie dalej się odbija, wszędzie się odbija. A jak przy ścianie bym był, czekaj. Może jak będę, o, teraz inaczej, lepiej widać. Mummy Longlegs, jaką ma twarz, jakie oczy, gada coś. Halo? Słyszysz mnie w końcu? Słyszę, ej, jest głos, mówi po polsku. Weź trzymaj, weź trzymaj. Ja będę tak nagrywał, dobra. Halo? Co tak się uśmiechasz? Co, widzę was? A gdzie nas widzisz? Nie ma was tutaj. Co ty gadasz, no? U góry? U góry? Ale gdzie u góry? Przecież tutaj, tutaj u góry nie. Dziwny, śmieszny głos masz, wiesz? Nie u góry w domu, tylko u góry tam. Co? Co ona gada? Nie u góry, tylko u góry? O co jej chodzi, widzowie? Ona mówi, nie u góry, na dole, gdzie? Może po lewej, może po prawej. Ona mówi, helbatkę może... A helbatkę? A może kawusie? Dobra, ej, parzę jej herbatę. Dobra, zapraszam ją. Czekaj. Mami, biegnę. Szybko herbatę parzyć. Dobra, są okej. Damy herbatkę, a spytaj się jej jaką. Ja już wlewam. O, akurat wodę mamy, ty. Jest woda? Ej, serio. Ty, jest woda. Dobra, no oj. Czekaj, bo mi się ręka trzęsie. Czekaj. Co nam mówi? O, dobra, okej. Co nam mówi? W pojemniku dużym. Pojemniku dużym? Jaki pojemniku? Masz herbatę tutaj, jest. O, jest herbata. Co? Wiadro. Wiadro? Co jest? Ej, co? Ty chcesz herbatę w wiadrze? Tak, ja dużo lubię pić. Ej, co jest? Jaka ona dziwna. Ona nie chce herbaty normalnie w filiżance. Czekaj, co naga? Ej, ona nie chce filiżance, ona chce w wiadrze. Dobra, to idę po wiadro! Nie no, żartuję, nie idę. Do jedzenia? A co chcesz do jedzenia? Co ją odwolę? Ale ona jest dziwna mega, co? Ej, co ci jest, mommy? Ale co, jakieś dziwne dźwięki? Mommy, wszystko jest okej? Okay? Dobrze z tobą jest? Jo, ona jest mega dziwna, dobra. A co chcesz do jedzenia, mommy? Do jedzenia? Nie wiem, może być jakieś surowe mięsko? Mięsko surowe? Nie mamy. Ale surowe? My jemy normalne, takie gotowane, przyrządzone, przysmażone, ale nie surowe. Mi lepiej surowe smakuje, wiesz? Co? Ona je surowe mięso? Pije herbatę z wiadra? Nie, weź się rozłącz się. Ej, dobra, to było dziwne. Chyba, że serio ona chce herbatę. Dobra, zaraz przyniosę. Zaraz wiadro dam. Mam plan, zadzwońmy do niej w nocy, gdy się ściemni, gdy będzie trzecia w nocy albo północ, gdy słoneczka już nie będzie. Zobaczymy wtedy jej prawdziwą twarz. Ciekawe, co wtedy by się stało. Zróbmy to. Dawaj, wspólnie. Już schowałeś telefon? No chciałem. Dobra, czekaj, ktoś puka. Usłyszałem jakiś dźwięk dobiegający z tych drzwi. Co jest grane? To... co? Ale moja dziewczyna jest tutaj, ja jestem tutaj. To kto puka za tymi drzwiami? Mommy?
To ty? Nie gadaj, ona weszła do prawdziwego życia? Nie, to jest nierealne. Kto tam puka? Ej, halo? Patrzy się na Wala. Dziwne, dobra, otwórzmy. 3, 2, 1. Kto tutaj, mumi? I... Co tu się dzieje? Co jest? W jakich laczkach? Ej, dobra, nie. Zaprosić na mój kanał. Ej, a, nagrywam, dobra. Słuchajcie, to mój brat wszedł. Myślałem, że to mommy. Dobra, jak przy okazji wszedłeś, to akurat możecie wbić na jego kanał. Ej, albo czekajcie. W zasadzie, skoro jesteśmy tutaj we trójkę, to możecie wbić też na ich kanały. Chcecie? Tutaj macie teraz, weź stańcie tutaj obok siebie. Macie kanał mojego brata i kanał mojej dziewczyny. Możecie teraz kliknąć w jakieś kanały, albo najlepiej te dwa. Zostawcie mi subiki, jakbyście chcieli. Byśmy byli bardzo wdzięczni. Zobaczymy, kto wbije na kanał do mojego brata. Da, i weźcie. Nie, tutaj. Może tutaj, nie, tutaj. Nie, tutaj, tutaj. Klikajcie jakieś kanały, macie. Szybko, za 3, 2, 1. Zostawcie mi subika.